Witam. Jak dorobiłem tą reperaturkę? Więc tak. Najpierw wziąłem kawałek blaszki. Wyprofilowałem ją według tego co tutaj jest, tego kształtu. W następnej kolejności przyłożyłem tutaj. Odrysowałem sobie, wytrasowałem linię cięcia. Uciąłem to. Następnie dolną część, dłuższą, żeby tu było podwinięcie pod spód. Tak samo z tej strony i w dół dłuższą, żeby to mogło być zaklepane. No i potem potem tak. Jak już było ucięte, przyłożyłem i spawałem. Teraz tak, mam to ucięte. Drugą część też mam przygotowaną, dolną. A teraz to poheftuję tylko w trzech miejscach od tej strony, a resztę za chwileczkę pokażę i wytłumaczę, dlaczego tak. Teraz tak, jest pospawane wstępnie. Ta krawędź jest wyszlifowana, ale nie jest wyprowadzona, widać, że ona jeszcze jest dość krzywo. Dopiero tą linię papierkiem ściernym wyprowadzę po wspawaniu tego na auto. Wiadomo, leży sztywno, jest inne przyłożenie maszyny do szlifowania, żeby to ładnie wyprowadzić. Jest to spawane od spodu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy tutaj jest zapas na zeszlifowanie tego. Gdyby to było spawane od wierzchu, w momencie zaokrąglania tego narożnika zebrałbym cały spaw, no i wiadomo, to by się rozsypało. I teraz w następnej kolejności znowu przykładamy tutaj, odrysowujemy, odznaczamy sobie linię tego gięcia tutaj i na dole. Następnie będzie gięcie tu pod spód. No i później to przegięcie, co tutaj lampa przychodzi. No, za chwilę pokażę. I teraz tak. Narożniki, boki mam pozaginane. Teraz trzeba zmierzyć tą odległość. Wziąć suwmiarkę, oczywiście. Mniej więcej, ja już to zmierzyłem i przeniosłem. Środek wytrasować. I tak jak w przypadku tej reperaturki błotnika. Delikatnie kombinerkami czy tam jakimiś płaskoszczypcami podwijać pod spód. I to by było na tyle. Tu jest podwinięte. Wiadomo, że jak się potem wspawa, trzeba wziąć lampę i ładnie jeszcze tutaj tą krawędź tak samo dopukać, doklepać, żeby tutaj końcówka też ładnie się zeszła, tak jak tu jest, o, żeby końcówka się licowała z tym. No i wiadomo, tu wyrobić ten narożnik ładnie, tak samo tutaj doszlifować, dopracować. To by było na tyle.
reparaturka do wystawienia na Allegro. Ewentualnie zostanie się w zapasie.